powrocie z Olimpiady Szachowej w Baku. Rozmawiamy z arcymistrzynią, z jedną z najlepszych polskich zawodniczek, z członkiem naszej reprezentacji drużynowej, z wicemistrzynią olimpijską, z Jolantą Zawadzką. Dzień dobry. Jolu, chciałem Cię zapytać o kilka rzeczy. Jesteśmy już tydzień po olimpiadzie, czyli troszeczkę te emocje już lekko opadły. Ten wynik, ta świadomość tego, że jesteś wicemistrzynią olimpijską, do Ciebie przypuszczam, że zaczyna docierać. Jakie, powiedz, co czujesz, jakie są Twoje przemyślenia właśnie już po powrocie, po tym tygodniu? No wiadomo, że jestem bardzo zadowolona z wyniku. Jest to niesamowity sukces dla mnie i dla całej drużyny i w sumie to najlepszy wynik w historii kraju. Także no, niesamowite osiągnięcie, no i wiadomo, niesamowite emocje. Dochodziło to do mnie powoli, bardziej właśnie dotarło, jak zobaczyłam, jakie emocje tutaj wśród kibicujących nam osób no, rządziły, że wszyscy gratulują i wszyscy bardzo się cieszą i chwalą grę, także jest no, bardzo miło. W tej chwili. No właśnie słyszałem, że wylądowałeś się trochę z opóźnieniem, w drugiej w nocy, a i tak na lotnisku były kwiaty, byli kibice. Powiedz trochę więcej właśnie o tych kibicach, jakie po powrocie dostałaś czy gratulacje, co mówili? No, wszyscy gratulowali, szczególnie rodzina. Tato razem z bratem przyjechali na lotnisko z kwiatami, bo zawsze miło. No i, no i bardzo fajnie, że możemy sprawiać radość innym też naszą grą. Nikt się przed mistrzostwami nie spodziewał, przed olimpiadą, że w ogóle uda nam się coś osiągnąć. Skład był teoretycznie osłabiony, a tu taki sukces, no i niespodzianka. No i myślę, że każdy, kto śledził, przeżywał razem z nami tę partię. A to zawsze było miło usłyszeć nawet jeszcze w trakcie turnieju słowa wsparcia i że no, tu wszyscy, całe środowisko szachowe było mocno za nami. A jeżeli chodzi o Twoją grę, którą partię uważasz za najważniejszą, której się też najbardziej obawiałaś, a który z tych sukcesów jest dla Ciebie najważniejszy? Dwa najważniejsze mecze, które zagraliśmy, to na pewno z Rosją i z Chinami. Z Rosją była bardzo ważna partia, dostałam białe i no, dostałam dobrą pozycję po debiucie. Niestety później zagrałam parę słabych ruchów i przez to nie wygraliśmy meczu, bo bardzo szkoda tej partii. No a z Chinami udało mi się zagrać bardzo dobrą partię i ograć dużo silniejszą zawodniczkę. To jest jedna z wyżej rankingowo zawodników, z którymi udało mi się wygrać w karierze, także no, bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Też szkoda, że w meczu się znowu też nie udało, no ale no, mimo wszystko emocjonalnie najważniejsza była ostatnia partia, bo to trzeba było się zebrać, skupić, nie denerwować i zagrać dobrą partię po prostu. Ja z tą samą przeciwniczką grałam ostatnią partię na Mistrzostwach Europy Kobiet w tym roku i też od tej partii zależał awans do Pucharu Świata, no i też z nią wygrałam. Myślę, że tutaj wykazałam się w obu partiach lepszą odpornością psychiczną na stres po prostu, no i dzięki temu dwa razy się udało. No właśnie, a takie pytanie o drużynę, bo mówiłyście już na miejscu, że jednym z takich decydujących czynników o sukcesie było to, że trafiłyście z formą, że nie było strat takich punktów, połówek w meczach. Jak to wyglądało właśnie, jeżeli chodzi o całą waszą drużynę? Jak się motywowałyście i jakieś takie parę sekretów, co tam się działo w trakcie olimpiady? Nie ma jakichś sekretów. Drużyna była zgrana, bardzo, bardzo dobry klimat, była atmosfera przyjazna, wszyscy sobie chcieliśmy pomagać. Wiadomo, że gramy drużynowo, chcemy zagrać drużynowo jak najlepiej, a jak zaczęliśmy no, w miarę dobrze, oprócz wpadki z Azerbejdżanem, ale wszystkie mecze wygrywałyśmy wysoko, co zawsze daje lepsze samopoczucie, bo jednak no, i Klaudia, i Mariola, i Karina zrobiły bardzo dobre wyniki, a my z Moniką graliśmy trochę słabiej, ale też no, utrzymywałyśmy pierwsze dwie szachownice, to też jest ważne na olimpiadach, bo to jednak jest dużo wyższy poziom. Jest różnica, że jak się gra z tymi najlepszymi. No mi na tej wyższej szachownicy się dużo lepiej grało, wiedząc, że któraś z dziewczyn na trzeciej i czwartej szachownicy na pewno wygra, a my już musimy tylko upewnić, żeby wygrać mecz. A to powiedz nam jeszcze tak od serca, czym jest dla Ciebie ten medal? Medal olimpijski, Twoje pierwsze skojarzenie. No, dla mnie to jest jeszcze niewyobrażalne, nie wiem co powiedzieć. Jest to coś, o czym marzy każdy szachista. Olimpiada to jest turniej prestiżowy i to o tym się mówi. I teraz będą mówić o nas.
To jest medal olimpijski, jest jakby takim dopełnieniem wszystkich wcześniejszych sukcesów dla każdego zawodnika. Komu byś chciała podziękować? Przypuszczalnie grasz w szach już bardzo długo, zaczynałaś właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, czyli we Wrocławiu. Komu byś tak chciała podziękować za to w ogóle, że grasz w szachy? Takie... Znaczy, no, podziękować wiadomo, no, całej rodzinie, moim rodzicom, którzy mnie zawsze wspierali. Tato zawsze jeździ i wspiera i stara się działać jak najwięcej dla szachów, nie tylko dla mnie, dla szachów kobiecych w Polsce w ogóle. No i też na pewno muszę narzeczonemu podziękować, Dimitriusowi Mastrovasilisowi, za to, że no, już od lat mnie wspiera, przygotowuje i, no, i dzięki niemu zrobiłam ostatnio postępy i poprawiły się moje wyniki. Myślę, że dalsza praca pozwoli zdobyć jeszcze kolejne medale. Jakie są Twoje najbliższe plany? No, oprócz Ekstraligi i innych lig będę organizować i grać w turnieju Memoriale Hołi Radzikowskiej we Wrocławiu. To jest turniej kołowy kobiecy, w którym będzie grało 10 zawodniczek, w tym cała nasza drużyna olimpijska, mam nadzieję. I będziemy rywalizować z zawodniczkami zaproszonymi z zagranicy. No i mam nadzieję, że turniej, tak jak w poprzednich edycjach, będzie udany i nie tylko pod względem organizacyjnym, ale też sportowym. Zdobyliśmy w Baku trzeci medal w historii polskich szachów. Dotychczas były dwa brązowe, poprzedni był 14 lat temu. Co według Ciebie trzeba zrobić, aby z takich imprez, tych najważniejszej imprezy, czyli z olimpiad, te medale przywozić regularnie? No, szachy to jest jednak sport indywidualny, więc to zależy od tego, jak konkretne zawodniczki będą chciały włożyć w pracę w to, żeby się dalej rozwijać. No, w tej chwili mamy zawodniczki, w tym ja, Karina, Monika, na pewno my ciężko pracujemy, żeby no, osiągać jak najlepsze wyniki. Ja też mam nadzieję, że Klaudia też będzie wspierać drużynę, bo ona, jej gra jest bardzo zawsze pewna i psychologicznie jest bardzo pomocne mieć taką zawodniczkę w drużynie, a także juniorki, mam nadzieję, że będą, no, zmobilizuje je ten medal do dalszej pracy, żeby móc dalej pracować, rozwijać umiejętności i żeby dalej móc zdobywać więcej medali.